witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Bardzo serdecznie dziękujemy, że dziś możemy się spotkać i oczywiście razem z Panem Marszałkiem podpisać ten list intencyjny i tą naszą deklarację, która nas będzie prowadziła do wspólnej promocji, wspólnych działań na rzecz Roztocza. Ja bym chciał, że tak powiem, przybliżając to, co będzie się działo po tym naszym liście, powiedzieć, że przede wszystkim rozpoczęliśmy naszą współpracę dość skutecznie od posiedzenia zarządu w ubiegłym roku, w maju. I od tego czasu naprawdę wiele rzeczy się dzieje. A chcę przypomnieć także, że jesteśmy, dwa województwa są beneficjentem programu operacyjnego Polska Wschodnia, który uważam, że też w tej nowej perspektywie finansowej będzie stanie się faktem. No i też jesteśmy zobowiązani do tego, aby przygotowywać projekty, wspólne działania, bo ten program ma taką cechę, że finansuje rzeczy, które są wspólne, sieciowe, zespołowe, tak jak tu już było powiedziane o turystyce. No i też ważna sprawa związana z budowaniem nowych strategii do roku 2030. Jesteśmy na tym czasie, konsultujemy, będziemy mieli wspólne spotkania związane ze stykiem tych naszych strategii. I też w związku z tym musimy przygotowywać się do tych działań nie tylko pod względem planowania, prognozowania i przygotowywania działań i priorytetów strategicznych, ale podejść do takich rozwiązań projektowo. To właśnie działanie związane z wspólną marką, wspólnym promowaniem tego miejsca jest takim podejściem projektowym. Na pewno sytuacja jest taka, że wiele funkcji w ramach Roztocza musi być elementem i powinno być elementem wspólnym, że musimy zdiagnozować, stwierdzić, jakie są, że tak powiem, dysfunkcje albo nierównowagi w części Roztocza, które jest w województwie lubelskim i także podkarpackim, no ale też nie zapominajmy, że Roztocze przekracza granicę, prawda, jako kraina geograficzna. I myślę, że od tego czasu nie będziemy mówić Roztocze lubelskie, Roztocze podkarpackie, tylko będziemy mówić wspólnym językiem Roztocze. Każdy z województw, myślę, powinno mieć takie wspólne, że tak powiem, działania. Tych działań oczywiście jest więcej, bo droga ekspresowa S19, prawda, która jest taka osią rozwoju i osią przepływu komunikacji, przepływu relacji gospodarczych i też społecznych, prawda, będzie znakomita okazja do poprawienia tych relacji i tej współpracy, ale też, tak jak powiedziałem, musimy wchodzić w układ tych działań projektowych, które mają tu miejsce. Ja myślę, że też pamiętajmy o tym, że Roztocze jest takim elementem też, no, który gromadzi trochę kultury kresowej, tradycji, prawda, tak jak mówiliśmy, kiedyś było tutaj centrum naszego kraju, centralny okręg przemysłowy, też wspólnymi działaniami, które się działy na terenie województwa podkarpackiego i oczywiście lubelskiego. Stąd, idąc tą formułę, turystyka nie zna granic, ale także pamiętając o tym, że musimy tworzyć takie hasło i mówić o tym, że to Roztocze zaczyna się pod Kraśnikiem, a kończy się we Lwowie. Prawda? Tego nie unikajmy i tego nie skrywajmy. To jest też ważna sprawa, żeby odwiedzać i Tomasz Lubelski, i ziemię lubaczowską, i także zapraszać na kresy Rzeczypospolitej, pamiętając o tym, że Lwów kończy jak gdyby cały obszar geograficzny Roztocza. Bardzo się cieszę, Panie Marszałku. Myślę, że to jest takim efektem naszych bardzo dobrych relacji przyjacielskich, bo tak trzeba też o tym mówić, wtedy też łatwiej się nam pracuje. No myślę, że ta też kultura, wspólnota stołu, o której mówiliśmy tutaj w tym świetnym wykładzie pana Huberta Gondery, też jest takim naszym elementem, który nam przyświeca, stąd no, dzisiaj też Państwa gościmi zapraszamy do pozostania do końca tego ważnego wydarzenia, aby to piąte Transmiejskie Forum Turystyki było naprawdę wypełnione i treścią merytoryczną, i też smakiem i spotkaniem przy stole, przy wspólnych tradycyjnych wyrobach Podkarpacia i mężczyzny, które mieszczą się na Roztoczu. Dziękuję Panie Marszałku. Bardzo proszę o zabranie głosu Marszałka Jarosława Stawierskiego. Nie wiem, proszę Państwa, co mogę dodać, bo Władysław wyczerpał praktycznie wszystko, co chciałem powiedzieć, ale tak jak słusznie powiedział, dwa samorządy, które będą promowały markę Roztocze, będą mogły bardziej skutecznie promować tę markę, bo pamiętajmy, że Podkarpacie to nie tylko fragment tego Roztocza, ale to są Bieszczady,
to jest Beskid Niski i to są te osobliwości z Nadsanu, Stolica Fisactwa, etc., etc. Lubelszczyzna to nie tylko Roztocze, aczkolwiek ważny element, ale to Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, to Polecki Park Narodowy, to te rzeczy, którymi my możemy się chwalić samodzielnie. Ale tutaj powstaje taki pewna hybryda, gdzie to Roztocze możemy bardzo pięknie wypromować, bo tak, większa część Roztocza jest na pewno w województwie lubelskim, ale ta najwyższa i taka też dzika, piękna jest tutaj w tych okolicach, w których tutaj teraz gościmy i dlatego warto będzie pokusić się o rozwój tej marki i o działania konkretne w ramach, tak jak marszałek powiedział, programu Polska Wschodnia, bo będą prawdopodobnie pieniądze z tego programu i będziemy mogli naprawdę tę bazę turystyczną, bazę, tą infrastrukturę dojazdową do tych pięknych terenów wschodniej części naszego pięknego kraju zrobić. Ku zadowoleniu mieszkańców, którym przybędzie więcej miejsc pracy, no i przede wszystkim ku zadowoleniu turystów, zarówno polskich, którzy nie wiedzą, prawdopodobnie część z turystów to nawet nie wie, że coś takiego jest jak Roztocze, a część dopiero będzie poznawało te urokliwe miejsca tu na wschodzie, na tej wschodniej rubieży Polski. Dlatego warto o to zabiegać, warto tę markę wypromować, bo to jest cały element działań samorządów wojewódzkich, żeby przyciągać to, co się nazywa przemysł turystyczny, bo w tamtym roku turystów do Polski przyjechało już chyba ponad 19 milionów. No te dane były 14, ale pan Gonera tak mówił, że to są dane te sprzed kilku lat, ale 19 milionów i ten progres cały czas jest i to, o czym powiedział, że ta turystyka powinna iść w kierunku turystyki kulinarnej, no tu na wschodzie niestety mamy bardzo duże pokłady tej historycznej, tych historycznych kulinariów, które trzeba będzie wprząc w promocję tej marki Roztocza i zarabiać na turystyce, chwaląc się naprawdę terenami, które nie są jeszcze skażone wielkim przemysłem, gdzie one są w sposób naturalny, rozwijają się, gdzie są wspaniali ludzie, którzy są chętni gościć turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. I dlatego mam nadzieję, że to wspólne przedsięwzięcie da nam przede wszystkim asumpt do tego, żebyśmy mogli starać się o pieniądze zewnętrzne, które stworzą z Roztocza markę i naprawdę będą ludzie tu przyjeżdżali chętnie i będą podziwiali, będą odpoczywali i będą wracali tutaj co kilka lat, czy a najlepiej jak co roku, żeby w spokoju, w sielskości i na świeżym powietrzu odpoczywać i ładować akumulatory, zarówno jeśli chodzi o turystów krajowych, jak i zagranicznych. To tyle. Dziękuję panie marszałku. No właśnie, jaki jest potencjał marki Roztocze, pan Piotr Lutek, ekspert. Dzień dobry Państwu. Ja jestem generalnie bardzo wzruszony w tym momencie, bo pracuję z markami terytorialnymi 12 lat, to najdłużej ze wszystkich ludzi w Polsce. Z mieszkańcem Lubelszczyzny od dekady też pracuję na Podkarpaciu, więc to dla mnie jest taka też już nie z punktu widzenia eksperckiego, tylko osobistego, szczególna chwila i moment, bo jeżeli popatrzeć na mapę rodzących się i takich naprawdę coraz większym kapitałem marek turystycznych w Polsce, to Roztocze było takim brakującym elementem tej całej planarki, tego puzzle'a. Bo rzeczywiście potencjał tego miejsca jest bardzo duży, nie tylko kulinarny, ale w ogóle związany z witalnością, z tym elementem odbudowywania energii poprzez aktywność, bo to jest rzeczywiście region, który można niezwykle fantastycznie, aktywnie poznawać, doświadczać na różne sposoby, niezależnie czy po części lubelskiej, po części podkarpackiej, to jest właśnie jedno. I ten cały problem tego miejsca do tej pory był, że nie było tego porozumienia, trochę oddolnych działań, które nie doprowadziły nigdy do takiego stanu Roztocze, na jakie ono zasługuje po prostu. I stąd ten moment dzisiaj, ja jestem głęboko przekonany, wierzę bardzo, że to będzie takie nowe otwarcie dla Roztocza, dzięki któremu Roztocze uzupełni te puzzle jako brakujący element, czyli silny subregion markowy, czyli taki, który przychodzi natychmiast na myśl, który kojarzy się bardzo klarownie z określonymi
doświadczeniami i tym, co dostarcza. I to, że dziś jest strumień tam powiedzmy 600 czy 700 tysięcy, on się zamienił w 2 czy 3 miliony. To jest, ja już patrzę tak narzędziowo, to jest ten potencjał, który przynajmniej, o który przynajmniej ten region powinien powalczyć, czyli czterokrotny wzrost liczby turystów. Oczywiście też trzeba pamiętać, żeby ten wzrost był równomiernie realizowany poprzez poprawę infrastruktury, procesów, które zapewniają turystom odpowiednie doświadczenia i tak dalej, ale jeżeli się uruchomi, to jestem przekonany, że się będzie działo, więc ze swojej strony mogę powiedzieć tylko, no żeby to było dokładnie tak, że następuje dzisiaj ten moment, a potem już tylko będzie dla Roztocza krok po kroku budowana, realizowana ta wizja, bo to jest naprawdę region, który jest tego wart.